trzecia edycja maluchowych mistrzostw. Powiedz, co zaplanowaliście na ten dzień? Tym razem jest to edycja największa jak do tej pory, bo jednego dnia będzie ćwiczyło z nami łącznie 600 dzieciaków. Spotykamy się pod nazwą Biało-Czerwone Maluchowe Mistrzostwa ze względu na to, że jesteśmy w okolicach 11 listopada, więc Święta Niepodległości, więc chcemy też podkreślić to i pokazać dzieciakom te ważne święto trochę też z innej strony, że można też świętować na wesoło i w zabawie. Mamy przygotowane 4 strefy, na których dzieci będą uczyły się podstaw piłki nożnej, piłki ręcznej oraz 2 strefy też takie ogólnorozwojowe. Wiem, że podzieliliście te 600 dzieci na 3 grupy. W jakim wieku? Tak, mamy 3 tury. Pierwsza tura od godziny 10 jest to grupa przedszkolna, czyli mamy 5- i 6-latków. Druga tura są to klasy 1-3 szkół podstawowych, a w trzeciej mamy miksa, czyli mamy też i przedszkola, i szkoły podstawowe, ale zamykamy się w tej grupie do 10 roku życia. Z jakich miejscowości są to dzieci? Czy tylko z Płocka? Mamy dzieciaków z Płocka, mamy dzieci z Siecienia, ze Słupna, z Brudzenia, także cały, można powiedzieć, Płock i ten obwarzanek wokół Płocka bawi się dzisiaj z nami. Ile osób zaangażowanych jest w organizację tak dużej imprezy? Łącznie jest nas około 20 osób, ja jako pomysłodawca, partnerzy merytoryczni, czyli nasi trenerzy, Stowarzyszenie Sportowe Football Gang, BHT Petra Płock, dobrze Wam znana, no i też taka ekipa wolontariuszy ze szkoły podstawowej numer 1 w Płocku, która bardzo nas tutaj wspiera i nam pomaga w organizacji wydarzenia. Jaki jest odzew wśród dzieciaków? Boże, energii mają dużo, to widzimy. Energii mamy dużo, feedback jest bardzo fajny, dzieciaki pytają, dopytują o kolejne edycje. To, co mnie również cieszy, to to, że wracają do nas panie wychowawczynie, które były na przykład w marcu na pierwszej edycji, teraz też zapisały swoje nowe już grupy przedszkolne często, więc myślę, że jest to takie na pewno bardzo miłe dla nas i warte podkreślenia, że jest to wydarzenie, które spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem. Jaką rolę w tym wydarzeniu pełni Orlen? Orlen jest sponsorem generalnym naszego wydarzenia i bardzo nas tutaj wsparł. Jesteśmy, jak widać, w Orlen Arenie, więc to też takie naturalne partnerstwo. Zresztą Orlen wystartował teraz też z programem, który pokazuje, że sport to szkoła życia, więc idealnie wpisujemy się i myślę, że to taka fajna synergia, która jest między naszymi działaniami, gdzie my uczymy dzieciaków właśnie, że sport od najmłodszych lat jest bardzo ważnym elementem życia. Uczymy ich, żeby ćwiczyli w domu, żeby ćwiczyli z rodzicami, więc myślę, że idealnie się tutaj wpisujemy i ta współpraca będzie się rozwijać, mam nadzieję. Jakie macie dalsze plany, jeżeli chodzi o maluchowe mistrzostwa? Chcielibyśmy zorganizować jeszcze jedną edycję bożonarodzeniową w tym roku. Najprawdopodobniej uda nam się to zrobić już poza Płockiem, w województwie mazowieckim, natomiast rozmawiamy z dwoma miastami. A kolejne edycje, no to 4 edycje w przyszłym roku i krótki program w social mediach dla nauczycieli, jak ćwiczyć z dziećmi na małej przestrzeni, żeby też nauczyciele, którzy w przedszkolach borykają się z tym, że nie zawsze są sale zabaw czy duże sale gimnastyczne, mieli okazję wykorzystać te właśnie filmiki i przekazać dzieciakom taką podstawową wiedzę, jak ruszać się w tym najmłodszym wieku. Co z tych wszystkich zajęć, które do tej pory mieliście, podoba Wam się najbardziej? Piłka nożna. No. Wtedy się bawiliśmy tutaj z panem. Mi się podoba omijanie słupków. A mi się podobają klocki. Okej. Tam nadbiegaliśmy. Klocki. Tam, co teraz robimy piłkami. Dobrze, a na co dzień uprawiacie sport, czy raczej wolicie sobie posiedzieć na kanapie? Ja posiedzieć na kanapie. Ja posiedzieć na kanapie, ale czasami też uprawiam sport. Ja trochę uprawiam sport. Ja czasowo wychodzę na dwór, więc sobie biegam. To i to. Sport. Szampanią, bo ja zawsze mam, tylko oprócz weekendu mam wolne, bo resztę dni tygodnia mam cały czas zajęcia. A jeżeli uprawiacie sport, to jakiego rodzaju? Co robicie wtedy? Ja biegam. Ja też biegam.
Jeżdżę na rowerze. Ale poczekaj, bo nie będzie koleżanka. Ja jeżdżę na rowerze. O, super. To ja też na rowerze. Dobrze. Ja tańczę swój układ w tańcu. Okay. Ja skoczę na drążkach. Bardzo ciekawe. Chodzę na mindrze, na boksie, na śpiewy. Czyli jesteś bardzo aktywna. Tak. Dobrze. A chcielibyście, żeby takie wydarzenia były częściej organizowane? A dlaczego? Co tutaj jest takiego fajnego? Karaoke, takie pusi. Dobra zabawa. Widzieliśmy przed chwilą, że tutaj była wielka energia dzieciaków, wielka radość, zabawa. Jak dzieciaki reagują na wasze poszczególne zabawy? To jest naprawdę nieoceniona moc tych dzieci. To jest naprawdę dzieci, które przychodzą do nas. Każdy mówi, że dzieci są nie lubią sportu, nie lubią się bawić. No tutaj to jest naprawdę wielkie zaangażowanie, uśmiech na twarzach dzieci. Przyświeca nam hasło, mali sportowcy, wielka radość. Ta radość dzisiaj jest. Cieszymy się, że razem po raz drugi, już tutaj po raz trzeci w zasadzie, maluchowe mistrzostwa się odbywają. Także naprawdę dzieci są, myślę, że uśmiechnięte, szczęśliwe i mamy nadzieję, że przekażą swoją wiedzę o uprawianiu sportu swoim rodzicom, bo to jest też główny cel. I teraz tak, za chwilę. Kiedy zapytaliśmy dzieci, czy wolą siedzieć na kanapie, czy uprawiać sport, część dzieciaków nam powiedziała, że woli siedzieć na kanapie, ale ta zabawa im się bardzo podoba. Co to oznacza? Ja myślę, że dzieci trzeba zachęcić, wskazać, pokazać. Rodzice powinni, nie wiem, wyjść z dziećmi na rower, na pewno większość rodziców to robi. Do lasu, tak? W sezonie letnim. Ale naprawdę, dzieciom trzeba to pokazać. Razem z dziećmi zaangażować się w tą zabawę i wtedy dzieci na pewno będą razem z rodzicami czy z rówieśnikami uprawiały ten amatorski sport, bo wiadomo, że no, nikt nie zostanie, nie wiem, zawodowym sportowcem, bo większość dzieci prawdopodobnie po szkole zacznie po prostu swoje życie, tak? Ale ten sport amatorski jest, myślę, że w tym wieku najważniejszy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przedłużamy, zaczynamy dekorację. Mamy dzisiaj dla Was medale, mamy dla Was dyplomy, mamy dla Was instrukcje, jak się w domu, mamy dla Was plakaty, jak poprawnie się rozgrzewać, mamy dla Waszych pań też przygotowane specjalne książki od Fundacji Sport to Lubię, także będziecie mogły, kochane Panie, edukować jeszcze te dzieciaki później. Mamy nadzieję, że Paniom też się podobało i zapraszamy na kolejne edycje, które też mam nadzieję, że już po długim roku. A mówił do Was wujek Damian Falkowski, który jest głównym organizatorem i przede wszystkim pomysłodawcą. Kochani, jeszcze raz się zapytam, jeśli komuś się podobało, niech podskoczy 100 000 razy!